Oficjalnego otwarcia budynku socjalnego dokonały władze miasta. W trakcie uroczystości 10 rodzinom rozdano klucze do nowych mieszkań. Rodziny te wybrała w sposób obiektywny komisja mieszkaniowa. Lokale otrzymali najbardziej potrzebujący mieszkańcy naszego miasta. Ogromna w tym radość, że udało się wspólnie z Radą Miasta zrealizować ważną inwestycję właśnie dla tych najuboższych, dla tych, którzy nie są w stanie zabezpieczyć swojego bytu podstawowego, czyli dachu nad głową. Powstał zupełnie nowy obiekt, który ma ponad 500 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej, 10 lokali. Budynek przy ulicy Chojnickiej posiada dwie kondygnacje oraz jest częściowo podpiwniczony. Znajdują się w nim mieszkania jedno-, dwu- i trzypokojowe. Wszystkie posiadają plastikowe okna. Kuchnię natomiast wyposażono w zlewozmywaki i kuchenki gazowe. Nowi lokatorzy mieszkań nie ukrywali swojej radości z ich posiadania. Jest bardzo śliczne, naprawdę cieszę się bardzo, że dostałam to mieszkanie, dzisiaj właśnie otrzymałam. Kurczę, jestem szczęśliwa, naprawdę. Koszt budowy budynku socjalnego wyniósł ponad 1 175 tysięcy złotych. W przyszłym roku planowane jest kolejne tego typu przedsięwzięcie. W przyszłorocznym budżecie przewidzieliśmy już część środków na realizację kolejnego takiego obiektu. Takich obiektów w Kościerzynie na pewno potrzeba, chociaż nie ma co kryć, że same lokale socjalne nie rozwiązują problemu mieszkaniowego. Jest bez wątpienia również potrzeba, żeby powstawały lokale w systemie tak zwanego TBS-u, no i oczywiście na wolnym rynku, ale na to już miasto Kościerzyna ma wpływ jedynie ograniczony. Środki na budowę mieszkań socjalnych przy ulicy Chojnickiej w 80% pochodziły z budżetu miasta. Pozostałe 20% dofinansował natomiast Fundusz Dopłat.